Przystępujemy do punktu 7. Interpelacja, zapytania oraz wolne wnioski. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę Pan Pawłowski. Chciałbym zapytać, żeby mnie Pani Wójta informowała, bo takie rzeczy nie powinno się robić w tym laboratorium. To nikt o niczym nie wie. Przyjeżdża Pani Dyrektor, wypowiedzenie daje po pierwszym 3-miesięcznym, że nie będzie laboratorium przyjęte. Do mnie ludzie skoczyli zaraz. Dlaczego ja? A ja o niczym nie wiem. I dlatego mówię jeszcze raz, żeby było sprawozdanie finansowe z ZOZ-u, że jest w porządku, w plusie jesteśmy. I dlaczego tak wyskoczyło tego? Pytałem się tych pań, czy oni mówią, było zebranie z nimi wszystkimi. Nic pani dyrektor nie mówiła na ten temat, czy zamknie laboratorium, czy tego, a to tak znienacka, tak jakby za spoko wyskoczyło, że zamykamy laboratorium, bo nie wiem, czy się nie opłaca, czy o co tu chodzi, czy... Ja też podobne pytanie zadałam pani dyrektor. Prawda jest taka, bo już mogę to wyjaśnić, jak zresztą napisałam w kurierze i zwroty z tego kuriera zostały przekazane do Krzelowa, do przychodni. Nasz SPZOS składa się z 3 przychodni. Laboratorium teoretycznie istniało tylko w jednej. W związku z tym próbki pobierane w Głębowicach i w Mińsku jechały do Krzelowa. W Krzelowie od dawna wykonuje się tylko trochę i tylko najprostszych badań. Tak naprawdę to laboratorium jest bardzo teoretyczne. Z Krzelowa było wożone samochodem do Wrocławia i za poprzedników było wożone do najdroższego laboratorium, jakie jest we Wrocławiu, co przynosiło bardzo duże koszty. Drogą eksperymentu przez rok delikatnie pani dyrektor eksperymentowała z różnymi laboratoriami i wypracowała taki model, czyli za dyrektora Krzaka próbki jeździły do Wrocławia przez Krzelów. W Krzelowie były wykonywane najprostsze badania. Co do ich dokładności nie będę się wypowiadać. W każdym razie najprostsze. Wszystkie inne jechały do Wrocławia. W związku z tym dwie panie tam zatrudnione, młodsza i starsza. Starsza jest w wieku chronionym. Obie nie są mieszkankami naszej gminy, są z Brzegu Dolnego bodaj. Ona dostała propozycję pracy na podzielonym stanowisku, czyli będzie się opiekować tym, bo czasowo jeszcze są rzeczy przekazywane przez Krzelów, ale już kurier z tego laboratorium, które wykonuje wszystkie badania. Czy mamy skomplikowaną chorobę i trzeba dobadać tam jakiś chromozom czegoś, czy prosta rzecz typu krew i mąż, morfologia. Oni robią wszystko, bo są potężnym laboratorium i obsługują no właśnie wszyscy wychodzą z laboratorium jako taki. Wytworzenie wokół tej sprawy jakiejś takiej histerii wynikało z dwóch powodów. Po pierwsze z niedoinformowania ludzi, po drugie z dezinformacji, ponieważ są osoby zainteresowane tym, żeby mówić, że wszystko się zamyka i wszystko się niszczy. Otóż pani w ten sposób kończy z pewną fikcją, która sporo nas kosztuje. Te dwie osoby dostały wypowiedzenia, obie są mieszkankami innej gminy, jedna jest młodsza i jak w życiu, każdego z nas może spotkać, że musimy poszukać sobie innej pracy. A druga osoba jest zatrudniona, dostała propozycję pracy na innym etacie i to wszystko. Dla pacjenta nie zmienia się nic, jak napisałam w kurierze, chyba że na lepsze, bo są badania bardziej profesjonalne, szersze zakresowo, tańsze i szybsze, bo w dzisiejszych czasach już nikt papieru z laboratorium do ośrodka zdrowia nie przywozi, tylko to wszystko jest online, wszystko jest internetem przekazywane. I tak dalej, i tak dalej. Także czas wykonania jest krótszy, cena jest niższa, i tak powiem, precyzja i zakres jest przede wszystkim większy. Niczego, pacjent niczego nie traci. Przychodzi do Krzelowa, oddaje krew i ma wynik w czasie takim samym albo krótszym niż miał. Co go obchodzi, kto ten wynik obrabia? To w takim razie Wińsko powinno od kilkudziesięciu lat protestować, tak jak teraz niektóre osoby w Krzelowie. Dlaczego u nas nie ma laboratorium? Wiesz, Wińsko jest większe niż Krzelów. To proszę stworzyć laboratorium w Wińsku.
No nikt w Mińsku nie protestuje, bo w Mińsku człowiek przychodzi, oddaje PF i jego nie obchodzi, kto ten wynik robi. Więc po prostu utrzymywaliśmy cały czas dwie rzeczywistości. Taką trochę fikcję laboratorium w Krzelowie i badania we Wrocławiu. W tej chwili trwało rok na przeprowadzenie tego, żeby wszystko szło do Wrocławia. We Wrocławiu w żadnej przychodni nie ma żadnych laboratoriów. Są tylko punkty oddawania krwi. I w tej chwili pacjent z Głębowic, zarejestrowany w Głębowicach, oddaje krew, czy to co tam ma do oddania. W Głębowicach, tak jak było w Wińsku, tak jak było w Krzelowie, tak jak było. I to wszystko jedzie do Wrocławia. I stopniowo, jak zwiększy się teraz liczba tych zlecanych badań, to kurier z tego laboratorium, w koszcie tego laboratorium, będzie odbierał z Głębowic, z Wińska, z Krzelowa niezależnie, czyli już tej wędrówki nie będzie. Na razie było tego za mało, żeby im się opłacało wysyłać kuriera do trzech ośrodków. W tej chwili, jak wszystko idzie do nich, to będzie im się to opłacało i z biegiem czasu, to jest proces, tak? Będzie ten kurier odbierał z tych trzech miejsc. Bo jak sobie wyobrazimy wędrówkę próbki wożonej samochodem pracującym na zlecenie, czyli samochodem prywatnym na zlecenie, tak? Jedzie człowiek z Krzelowa do Głębowic, z Głębowic do Wińska, z Wińska do Krzelowa i tam jest wykonywane badanie, no to ja bym chciała widzieć lodówkę, w której on to wiedzie. I chciałabym wtedy się przyjrzeć wynikom tych badań. No po prostu kończymy z czymś, co jest, a dla lekarzy jest to wygodniejsze. Dla pacjentów, tak jak powiedziałam, nic się nie zmienia, tyle, że jakość badań jest lepsza. Nikt niczego nie zamknął, nie zabrał nikomu. Dobra pacjenta jest zachowane, kilkadziesiąt tysięcy oszczędności jest przekazane będzie przekazane na zakup kolejnego sprzętu. W tej chwili pani dyrektor złożyła bardzo ładny projekt, już wysoko oceniony, od kilka jest w drugim etapie na sfinansowanie zakupu sprzętu, bo to co mamy się dezeluje, tak, lata lecą. Ze środków zewnętrznych unijnych jest już w drugim etapie, bardzo pozytywnie oceniony ten projekt, no mówmy się, żeby dalej tak dobrze szło. Byłam wczoraj do Wrocławia, sprawdzałam tą punktację, jest bardzo fajna. Także, bo w ten sposób, prawda jest taka, jak mówię. Ja też w związku z tym, że zaczęłam dostawać jakieś historyczne telefony z Krzelowa, po prostu zwróciłam się do Elżbiety Magdy o wyjaśnienie. Ona mi dostarczyła dokumenty, pokazała, jak to wszystko funkcjonuje. Ja sformułowałam komunikat, który znalazł się i na naszej stronie internetowej, i w kurierze, i zresztą w wszystkich trzech przychodniach został on umieszczony i nigdzie, ani w Głębowicach, ani w Mińsku żadnej afery z tego typu nie ma. I tak nasze próbki jeździły gdzieś. Zgadza się. No. Jakbyśmy mieli takie informacje wcześniej, razem, to wtedy możemy ludziom. Ale zarządzanie poszczególnymi jednostkami przez ich dyrektorów nie może podlegać dyskusji w Radzie, bo w ten sposób nic byśmy nie zrobili. Ja wiem, ale chociaż tych dyrektorów. Ale to pani co przekazała teraz, my już wszyscy wiemy i możemy się odnieść do tego. A to tak, 28 ale czerwca. Ale na ten komunikat, jak ja się dowiedziałam o tym, sformułowałam ten komunikat i on jest powszechnie dostępny. Jeżeli pacjenta to interesuje, to on jest przyklejony na szyby. Ktoś jest zainteresowany w tym, to jest nie dajmy się. To jest inna sprawa, ale druga sprawa, że pani dyrektor, albo będziemy wzywać co dwa miesiące pani dyrektor, żeby pani nam coś przekazała nowego i my wiemy, o co chodzi i mamy się odnieść do ludzi, bo pierwszy z nas atakują, a kto słaby na serce, a ja słaby padnę. Nawet nie doczekam tego oświetlenia, które będzie zrobione. Dziękuję, że pan podziękował. W dniu, w którym pan dostał pierwszą niepokojącą informację, pan ma telefon do urzędu, pan ma telefon do mnie. Pan umie przyjechać do urzędu w każdej sprawie, gdzie trzeba coś załatwić, a nie umie pan zapytać mnie w sprawie, którą dostaje pan niepokojącą informację. I ja też dostałam taką niepokojącą informację, aczkolwiek wiedziałam, że jest fatalna sytuacja z tym laboratorium i że trzeba sytuację uporządkować. Ja to wiedziałam. I wiedziałam, że Elżbieta Magda prostuje wiele rzeczy, które były fikcją.
jakoś nikt się nie oburza, że odchodzący pan dyrektor miał 300 dni urlopu skumulowanego i jakieś inne historie i wziął tyle pieniędzy, że roczna moja pensja to jest plus przy tym, co on wytargał. Jakoś nikt się nie oburzał, że usiłował kupić te nasze dobrze to był w karencji unijnej. Jakoś nie słyszę pretensji o to, a o to, że jest właściwe gospodarowanie na zasobach tych, które mamy. To, że już notarialne, nieodpłatne użytkowanie, że zdjęliśmy ten trwały zarząd, jest nowa formuła prawna, że jest ład, głębownice, dół, ośrodka zdrowia, góra, gminy. Ośrodku zdrowia w Wińsku, pomieszczenia zostały w tym tygodniu. Już to ładnie, mieliśmy fikcję, bałagan i sporo nieprawdy. Tak to powiem, bo się protokołuje. Sporo nieprawd i niedociągnięć i trzeba było roku, żeby sprawę uporządkować. W tej chwili skończyliśmy uporządkowanie problemów nieruchomościowych związanych z ośrodkiem zdrowia. Czy to są rzeczy, które mamy się spotykać i opowiadać? No to sesję róbmy co tydzień, żeby poopowiadać, co się w gminie dzieje. Albo zaglądajmy do internetu, zaglądajmy do gazety, zaglądajmy do urzędu. Czytajmy materiały, jakie dostaniemy. No to są bieżące sprawy, na które naprawdę więcej energii niż musimy wydatkować, nie wydatkujemy. Ja przewidziałam, że po tych pierwszych telefonach będzie robiona zadyma i wiem, że jakby najbardziej wycisza prawda. Wycisza złe nastroje. I napisałam prawdę na podstawie dokumentu rozmowy z panią Elą i nie mam żadnych telefonów w tej sprawie do urzędu, bo ludzie już prawdę znają. Jeszcze poprosiłam kuriera, żeby jak mają zwroty, te strony zostały wyjęte, wyłożone, ktoś czeka do lekarza i czyta. Ma czarno na białym, starsi ludzie wolą na papierze niż w internecie. Jest czarno na białym, jeszcze scerowane, przypięte. Jest cała prawda. Dla pacjentów nic się nie zmienia. Jakość jest lepsza, terminowość jest lepsza, lekarze mają lepszy komfort pracy. A my mamy oszczędność, znaczy SPZOS ma oszczędność, którą to oszczędność wyda na nowy sprzęt. Zanim ta oszczędność powstanie, to trochę czasu minie, bo wiadomo, że oszczędność powstaje w miarę niewydawania. Też zamykanie tego jest stopniowe. Pani, która była tą szefową laboratorium, teraz na pół etatu obsługuje to przepakowywanie, to żeby to było dobrze na płotno zamknięte, no tak, zajmuje się tym, czym się zajmowała. Bo badaniem próbek nie zajmowała się od dawna, albo zajmowała się sporadycznie, bo próbki i tak jeździły do Wrocławia. Jak ja zobaczyłam ceny, jakie były płacone przy poprzednim dyrektorze we Wrocławiu i jak eksperymentowała nowa dyrektor z różnymi laboratoriami, jaka cena jej wyszła. W tej chwili to już na starcie jest oszczędność. Jeżeli można, to ja bym zabrał głos. Wszystko bardzo pani pięknie nam to wytłumaczył. Tylko po prostu ta informacja jest niestety, ale o miesiąc spóźniona. Gdybyśmy na ostatniej sesji 28 czerwca mieli tą informację, nie doszło do niepotrzebnych zgrzytów. I to dobrze, że się działa w tym kierunku, żeby zmniejszać koszty, żeby poprawiać jakość usług, tylko po prostu musi być przepływ informacji do nas. My idziemy w teren, sołtysi idą w teren i po prostu unika się tych wszystkich takich niepotrzebnych zgrzytów. Ja też miałem bezpośrednią informację od pracowników ośrodka i ja wyszedłem na durnia, bo przepraszam za wyrażenie, bo powiedziałem, że to na pewno jest nieprawda, to jest jakaś tylko plotka w ogóle. A okazało się, że ci pracownicy już mieli wypowiedzenia w ręku. Nie? No i chodzi o autorytet, podrywamy sobie jeden drugiemu autorytet w ogóle. I myślę, że w przyszłości... Prawda, że ja też się dowiedziałam z telefonu od mieszkańców i dlatego zawezwałam i wyjaśniłam. Informacja poszła w EFE i po prostu... Tak, ale po prostu to też uspokoiło, wyjaśniło. I gdyby to, jak mówię, było przekazane wcześniej... Informacja wyprzedziła, nie byłoby tematu. Ja się z tym w pełni zgadzam. Jest jednostek ile jest, załogi jest ile jest i takie rzeczy się zdarzają. I dlatego ja też natychmiast zareagowałam. No mam załogi, jakie mam. I też są ludzie, ci, którzy naprawdę zasuwają, są przepracowani i czasami im się takie coś zdarzy. Zareagowałam tak, że w następnym tygodniu już ta informacja była i się nastroje wyciszyły, a że w międzyczasie Państwo wpadliście na ten lek. No oczywiście jedyne osoby, które odczuwają tej sytuacji gniew, to są te dwie osoby tam zatrudnione, z czego jedna pozostaje, a druga musi sobie szukać roboty, obie są z naszej gminy, no i już.